tylko dlatego, że jest niedziela, ale przede wszystkim dlatego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet. Witam wszystkie panie. Bardzo się cieszę, że tak licznie odpowiedziałyście panie na nasze zaproszenie. Muszę przyznać, że przeszło to moje oczekiwania, ale jesteśmy przygotowani do wszystkich. Na pewno kwiatów wystarczy. Bo wiadomo, że kobiety oprócz tego, że lubią otrzymywać od mężczyzn diamenty, to naprawdę też lubią otrzymywać kwiaty. My diamentów nie mamy, ale mamy dla każdej z pań taką specjalną niespodziankę w postaci kwiata. Pisarz Biograf powiedział, że świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów. Myślę, że to jest bardzo ładne, znamienne i wszyscy mężczyźni na pewno się pod tym podpisali. Moi drodzy, tak w wyjątkowym dniu pragnę złożyć w imieniu mężczyzn obecnych na tej sali, ale także tych wszystkich z naszej gminy najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia i przede wszystkim tego, żebyście zawsze, każdego dnia były doceniane. Bo kobiety to są wyjątkowe osoby. Ja życzę przede wszystkim paniom tego, abyście każdego dnia, bo jest dzisiaj Dzień Kobiet, ale jest jeszcze 364 pozostałe w roku, abyście każdego dnia czuły się wyjątkowe, doceniane. Jeżeli macie taką możliwość, to żebyście codziennie dostawały także kwiaty, uśmiechy i wszystko to, co sprawia, że na twarzach pojawia się uśmiech. Wszystkiego dobrego. Chciałbym się dołączyć do tych pięknych życzeń, które tutaj złożył wszystkim paniom pan wójt. Też chciałbym wam życzyć, żebyście były tak pogodne i tak uśmiechnięte codziennie, jak jesteście dzisiaj, żeby wasi mężczyźni traktowali was z takim szacunkiem, z taką atencją, jak ten dzisiejszy dzień. I żebyście miały siłę wnosić te ciepło i tą dobroć w codzienne życie swoich rodzin, swoich znajomych. Sam wiem po przykładzie swoich synów, że jak któryś się gdzieś tam trzepnie nogą w stół albo głową w co innego, no to nikt tak nie przytuli jak mama czy babcia. I dlatego świat bez was byłby biedny po prostu. Wszystkiego najlepszego. Czasem w nocy, gdy się rudzę, patrzę obok puste miejsce, nie ma cię. Wtedy zawsze oblatuje mi strach, że to sam i jestem sama. Kiedy patrzę na zdjęcia z przyszłości, widzę ilu ludzi z czasem przewinęło się. Znajdujemy się w pięknej gminie Piszczac i oczywiście jak zawsze, jak co roku pamiętamy o kobietach, o 8 marca, czyli Międzynarodowym Dniu Kobiet i tak jak co roku staramy się zaproponować naszym paniom coś, aby umilić im ten dzień. Dzisiaj wyjątkowo 8 marca wypadł w niedzielę, także jest to dzień wolny od pracy i to chyba też pokazuje frekwencja na dzisiejszym spotkaniu. Przyszło mnóstwo kobiet, w tej chwili mamy koncert, ale przygotowaliśmy także różne inne atrakcje specjalnie dla pań w dniu ich święta. Podczas wystąpienia pana i pana przewodniczącego dowiedziałam się, że kobiety w gminie Piszczac są niezwykle aktywne. Rzeczywiście, chcieliśmy to dzisiaj także podkreślić. Mówimy tutaj oczywiście o kołach gospodyń, mówimy o sołtysach, ale na uwagę zasługuje fakt, że w naszej Radzie Gminy Piszczac na 15 osób, 7 to właśnie kobiety, czyli prawie połowa
składu rady to kobiety. No też o czym świadczy, tak, że jednak te kobiety w naszej gminie są bardzo, bardzo aktywne. No i dzisiejsza frekwencja świadczy o tym, że jednak warto organizować takie święta dla pań. Tak, pierwszy raz zorganizowaliśmy to 5 lat temu. I wówczas frekwencja była właśnie porównywalna do tej dzisiaj, także duża, to cieszy, tak? Bo są kobiety z całej gminy, no my tu się wszyscy znamy, wiadomo, więc mogę powiedzieć, że są kobiety z całej gminy, ze wszystkich miejscowości, że prawie wszystkie miejscowości z terenu gminy, to też cieszy, no i to pokazuje, że warto takie rzeczy organizować. Staramy się coś co roku nowego wprowadzać, wiesz, no i zawsze musi być też disco polo, tak jak dzisiaj to właśnie zaprezentowaliśmy zespół, który prezentuje zupełnie inny rodzaj muzyki, a mimo to, jak widać, zainteresowanie jest bardzo duże. Wydarzenie specjalnie zorganizowane dla pani. Jak pani się to wydarzenie podoba? To znaczy, bardzo mi się podoba. Staram się co rok być tutaj. Akurat w ubiegłym roku nie było, no ale w tym roku ponownie jest. No i jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona w ogóle tym zespołem. Coś innego. Ale mi się bardzo podoba. Bardzo. Soliska naprawdę. No. I widzę, że ten pan to jego teksty są. Poza zespołem jeszcze czekają fajne stoiska z kosmetykami, z książkami. No ja już zdążyłam kupić. Kupiłam sobie perfumy właśnie z okazji tego dnia. Tak. Kwiaty kwiatami, ale akurat mi mąż przeznaczył pieniążki na to, żeby sobie kupić. Już mam. Mam perfumy, które sobie wybrałam. Także jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego dnia. Warto organizować takie wydarzenie. Bardzo. Coś tam się zawsze dzieje. Ja zawsze korzystam. Jeżeli coś tam się zadzieje w Piszczacu, no to korzystam z tego. Należę do koła gospodyń wiejskich. Chodzę na robik 2 razy w tygodniu. Tak, staram się. Chodziłam swego czasu na język angielski, na naukę języka angielskiego. Jak się żyje w gminie Piszczac? Coraz lepiej, muszę powiedzieć. Coraz lepiej. Także no, Piszczac się rozwija. Zawsze to widać i z roku na rok, także no, jestem zadowolona z tego, że mieszkam w Piszczacu. Thank you.
czyli nowa mieszkanka Piszczaca. I jak się żyje w Piszczacu? W Piszczacu jest wspaniale, mogę powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Piszczaca, bo to są naprawdę fajni ludzie. Życzliwi przede wszystkim. Dzisiejsze wydarzenie, jak pani się podoba? Wspaniałe wydarzenie. Wielki szacunek dla pana wójta Kamila Korzuchowskiego, ponieważ no, nie zawsze się spotyka nawet w miastach, żeby ktoś miał chęć zorganizować tak przyjemne spotkanie dla pań i koncert, poczęstunek i jeszcze do tego kwiaty. Bardzo miłe i same życzenia od wójta to jest naprawdę wspaniała rzecz. Czyli warto takie wydarzenie. Jak najbardziej. Popieram inicjatywę w ogóle Urzędu Gminy, no i samego wójta. Oczywiście Dom Kultury zorganizował to wydarzenie, także szacunek dla pani dyrektor.